Olgierd jest oczarowany nowo poznaną kobietą. Zwierza się ze spraw sercowych Krystianowi. Jednak ich rozmowę przerywa zgłoszenie dotyczące porwania. Gdy docierają już na miejsce, okazuje się, że została porwana żona strażnika więziennego. Pytają jej męża, czy ma jakichś wrogów, czy nie podejrzewa, kto może stać za porwaniem kobiety. Mężczyzna nie powiedział absolutnie nic, co mogłoby pomóc w znalezieniu jego żony. Gliniarze dowiadują się, iż za porwaniem może stać gang, który proponował strażnikowi rozprowadzanie za kratami towaru w zamian za dość spory procent. Ten trop muszą sprawdzić. Mężczyzna przyznaje, że dostał kilkukrotnie taką ofertę, ale ją za każdym razem odrzucił. Olgierd i Krystian ruszają tropem gangsterów, ale w toku śledztwa odkrywają, iż nie wszystko powiedział im strażnik, ponieważ nie jest aż tak krystaliczny, na jakiego się przed nim kreował. Jego mroczna przeszłość może kosztować dużo, a nawet i życie żony. Na szczęście nie dochodzi do tragedii, lecz niewiele brakowało. Po służbie policjanci wracają do tematu spraw sercowych. Krystian radzi, żeby nie czekał, tylko się z nim umówił. Olgierd za jego radą postanawia działać i umawia się na randkę z Lilką. Podczas spotkania para bardzo dobrze się dogaduje, nie tylko ze względu na to, że oboje są policjantami, lecz też jest między nimi chemia. Nie powiem, fajnie gdyby Olgierdowi znaleźli jakąś fajną dziewczynę, bo jak na razie z tego co widziałem, chłopina nie miał szczęścia do kobiet. Przypominam, nadrabiam odcinki, więc jestem trochę do tyłu. A ta Lilka z tego wszystkiego wychodzi, że jest fajną babką, także może im się uda. Co do tego wątku, no ten facet miał więcej szczęścia niż rozumu, bo takie oferty moim zdaniem powinien zgłosić do odpowiednich służb, a nie udawać, że ich nie było. Szczególnie gdy masz rodzinę i być może w taki sposób będą chcieli cię do tego zmusić. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy kibicujesz Olgierdowi i Lilce?